Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Rejkotka. To jest kolejny odcinek Legacy Challenge w The Sims 3. Zaczynamy sobie w tym samym momencie, w którym skończyliśmy. I z tego co pamiętam, nasza Karen jest teraz w ciąży. Widzę, że Nikolas ma w sumie nazwisko po naszej Karen. I on w ogóle chyba nie ma pracy. Aha, bo ja chciałam, żeby on wybrał karierę medyczną. Ale ja nie wiem, czy jakby nie za bardzo będę ciągnęło do tej sztuki. Zresztą on ma już 6 dni tylko do, wiecie, zmiany grupy wiekowej na emeryta. Co on tutaj jest? Pracoholik, świetnie całuje, niezdarny, rodzina, artysta. No ja bym... On by chciał bardzo te artystyczne klimaty iść, no ale ja tutaj mu nie będę... on jeszcze w galerii sztuki chce odwiedzić. Nie będę szła z nim w te tematy, no bo on i tak będzie za chwilę emerytem. Więc wygląda na to, że nasza Karen póki co nie ma zbyt lekko, bo niestety jej mąż zaraz się zestarzeje i będzie koniec. Będzie wdową, będzie musiała sobie szukać nowego męża, no ale trudno. Tak to już bywa, chyba że po prostu co chcesz, zgromadzić 20 tysięcy simolanów. Nie tym klikłam, co trzeba, o nie. Co ja mamy już 14 tysięcy, moglibyśmy tutaj zrobić taki mały remont tego domu, ja może to zrobię teraz. Albo za chwilę. My tutaj nasz Nikuś wstaje. I on sobie coś zje. O, widzę, że nasza Karen też stała, też jest głodna. Może też sobie nie zje te masło orzechowe. Ona jeszcze do końca nie wie, że jest w ciąży, ale to nie szkodzi. Widzę, że trzeba będzie ogonem się zająć. Poczekamy na gazetę, żeby wybrać młodzieżę. My nie musimy mu wybierać. O, ona jeszcze do pracy idzie. On możemy mu od razu tutaj, żeby podjął karierę medyczną bezpośrednio. A nasza Karen zaraz tutaj pójdzie do pracy. Niech ona sobie to jeszcze prysznic weźmie. Jak ona z pracą jest? No tak średnio. W sumie ma 6 poziom. Zarabia jako tako, tylko musimy tutaj te wszystkie umiejętności, ogrodnictwo, majsterkowanie i wędkarstwo na dodatek jeszcze tutaj sobie podszkolić. Więc tak trochę słabo, niech on idzie tam tę karierę sobie zdobyć. Aha, już nie mogę wyrzucić, bo oczywiście przepełniony śmietnik. Może wynieść śmieci, kochana. I posprzątasz to od razu. Ona już ma mdłości, on już niech podejmie karierę. Zobaczmy, co on potrzebuje. Logika. Czy możemy gdzieś tu zdobyć logikę? Widzę, że rachunki nam przyszły. Czy przypadkiem tutaj nie możesz? Nie. Dobra, to poszukamy gdzie indziej. Logika. Czy gdzieś to mogę... Czy nie za bardzo? Charyzma. Sport. Majsterkowanie. Czy by nie było takiego miejsca? Tu jest logika, proszę bardzo. Ona już powinna być w pracy w sumie. To czemu jeszcze jej tam nie ma? A, jeszcze będzie wymiotować. No tak. Nie powinna iść do pracy? A, bo to już jako w ciąży, więc nie musi iść. Dobra, no to w takim razie rozwijemy sobie tutaj troszeczkę wypraw w chwast i... Nie możesz ogólnie tak popielęgnować tego ogrodu. Ty już tam wbiłeś sobie logikę. Wbiłeś sobie logikę. Musimy coś kupić, co by nam tutaj pomogło z tą logiką jeszcze dodatkowo. Niech, no ja się zastanowię, co to by mogło być. Szkoda, że tutaj nie ma jakoś tak ułatwionego. Tutaj jest coś bary, ja to zawsze się nabieram na to. O. Szachy będą grać. I jakieś siedzisko by się przydało. Nawet trafić nie umiem. Okej. Okay. Chyba to niech on wróci tutaj i niech pogra w te szachy. Za to z naszą Karen wybierzemy się, żeby ćwiczyć wędkowanie. Gdzieś tutaj było coś, tylko nie pamiętam w którym miejscu. Gdzie to było?
Jest, wędkowanie. Niech nasza Karen sobie tutaj poćwiczy, tylko niech ona skończy. O, właśnie jeszcze ogrodnicę sobie wbiła. No i super, przynajmniej z ogrodnicą już mam mniej więcej ok. Tak samo z majsterkowaniem. A tutaj nasz Nikuś niech sobie, co chcesz, pracować w domu? Mieć dziecko, no to wiemy, no to pracować w domu nie musisz, to sobie tutaj logikę podszkalaj. Ty idziesz do pracy dzisiaj? No powinieneś iść, no ale nie pójdziesz dopiero jutro. No ale dobrze, przynajmniej sobie logikę podszkolisz, no to choćby do naszej Karen. Niech ona sobie to wędkowanie podszkoli. Przy okazji niech sobie zje tutaj coś dobrego. Bo jest trochę głodna. No i super, i mamy to już załatwione, jeżeli chodzi o wędkowanie. Może... Znaczy, co to jest? Jezu, myślałam, że to jakaś sukienka wisi. Majsterkowanie, ogrodnictwo. Ona chyba ogrodnictwo gdzieś już tam robiła, ale... O, otrzymała... O, płatny urlop, ulala. Może chodźmy sobie tutaj połowić ryby. Jak sobie tylko zje. Co ty tu masz? Gry wideo może nie złowić świetną rybę. Rybę, tak, rybę. Ogrodnictwo to może nie. Idziesz, kochana, chodź. Żebyś ty mi się tu nie zasikała. Co to musisz wszystko dookoła obejść, żeby podpołowić? Boże, kochany. To ty się prędzej zmęczysz, niż coś złowisz, no ale okej. Co to było? Wymiotuj, nie wymiotuj, chodź tutaj wędkuj. Nie musisz wymiotować, naprawdę. O, on ma logikę coraz lepiej, niech sobie trochę powbija. A, łowię jakieś ryby. O Jezus Maria, co to było? Że ty jeszcze do rzeki nie wpadłaś, to cud. Sobie to wędkowanie weźmie i podszkoli. Okej, to już nawet ma całkiem fajny ten uśmieszek. Wiesz co, nie wymiotuj, możesz iść do domu co najwyżej. Zobaczmy co z tymi rybami, moglibyśmy je sprzedać. Zawsze to dodatkowe pieniądze, chociaż parę groszy. Już mamy ile? 13 tysięcy simoleonów, to całkiem okej. Chodźmy do naszego Nikolasa. Jak ci idzie wbijanie? No już jesteś w połowie następnego poziomu. Ale już jesteś trochę zmęczony, może sobie skorzystaj tutaj, zjedz sobie coś dobrego. Na upartego mógłbyś jeszcze sobie pograć w szachy. Nasza Karen też by chciała skorzystać. Niech sobie też weźmie prysznic, ona jest bardziej zmęczona. O nie, jeszcze kibel się zepsuł. No to odetkaj, no przecież nie będziemy tutaj naprawczego ziomka brać, a ty przy okazji możesz sobie poćwiczyć tutaj majsterkowanie. No widzę, że on chce tutaj jeszcze kupić nazwę, kupić obieg o nazwie teleskop. Pójść do spa. Serio, ty chcesz do spa iść? No ale zobaczmy ten teleskop. Kupimy za 600, niech będzie, jak już tak bardzo chce. Użyj teleskopu, no dobra, no to chodź, to użyjesz. Będziesz patrzeć w gwiazdy, może cię nikt nie porwie. No tutaj chyba nie ma kosmitów, co? Odetkałaś ten kibel? Biło ci to coś, czy nie? Ile ci brakuje jeszcze do tego majsterkowania? Dopiero zaczęłaś, kurczę. No bo to chodź tutaj... Aha, nie możesz już nic zrobić, dobra. To wiesz co, to ty może idź spać. W ciąży jesteś, to sobie odpocznij, a on niech sobie patrzy przez ten teleskop, jak chce. Przynajmniej będzie w dobrej kondycji, jeżeli chodzi o logikę, jak pójdzie do pracy. Też sobie śpi. O, wstaje nasza Karen.
Jej, ona chce mieć córkę i dobrze, że chce mieć córkę. Chciałaby zjeść spaghetti. Możesz sobie je ugotować, czy nie za bardzo? Surówka, no właśnie nie za bardzo, kurczę. Zjedz obiad. No, ale to zjedz hamburger z serem. Jak wyźbiła sobie poziom gotowania następny, to byś miała lepiej. Ale już chyba wbije za chwilę. No i proszę bardzo. Możemy posprzątać tutaj. Tego jeść nie musisz. Gdzie to dałaś? Chyba, że podniosła. No już teraz tylko śniadanie może. Kurczę. O, jest tutaj. Dobrze. To zjedz sobie to. I potem pójdziesz spać dalej, co? Ładnie trochę z tymi umiejętnościami mamy, ale no. Trudno. Chyba się Nikola zaraz obudzi. Nie, jeszcze śpi. Nie potrzebujesz żadnych książek. Przeczytać książkę o dzieciach. Mieć córkę. Oboje chcą mieć córkę. O. To trzeba będzie kibel posprzątać. To Nikolas się tym zajmie. On będzie tylko resztki jadł. Widzę, że nasza jabłoń już tutaj. Właśnie wyhodowała świetną roślinę. To pomidor. No patrzcie. On już z logiką ma ok. Mógłby sobie pooglądać telewizję, trochę pochillować. Nasza Karen to potem musi też posprzątać tutaj wszystko. No ona do pracy nie pójdzie, ale nasz Nikolas pójdzie do pracy. No ciągle tylko te naleśniki i naleśniki. A, no to kochany, idź do pracy. Pracuj ciężko, dokładnie jesteś pracocholikiem. Zdobywaj awanse. Zarabiaj pieniądze. Co to ból pleców, no. Kupić nowe krzesełko do karmienia. Nie, no chyba nie potrzebujesz tego. Pójdź do spa, no to ci możemy zrobić. Bo jednak mimo wszystko trochę cię plecy bolą. No dobrze ci to zrobi w sumie na te ciąże. W sumie już teraz ci nie bolą, już przeszło. Dobrze, to popielęgnuj ogród. Może faktycznie pójdziemy do tego spa. Masaż leczniczy za 50. Już myślałam, że nie zapłaciliśmy tych rachunków. Poprawić umiejętność ogrodnictwo. Nauczyć się logika to tam. Przy okazji. Ciekawe, czy jej zabawa będzie rosła od tego, czy nie. A, urlop płatny kolejny 700. No i super. Może przywitaj się tutaj z Malcolmem. Zapytaj o jego karierę, opowiedz śmieszną historię. Lub głupie miny. Gawędka. Zawiadom o ciąży, niech każdy wie, że jesteś w ciąży. O, on już wrócił z pracy? No już idzie do domu, ale awansu nie dostał. Kurczę, szkoda. Jeszcze ktoś do niego dzwoni. Odbierz telefon. Logiczna dyskusja. Trochę się boję myśleć, co chcesz. Porozmawiaj z tymi, przekonaj Sima, że logika jest świetna, aby poprawić wasze relacje. Nie, no może nie będziemy się w to bawić. Segreguj. Segreguj. Możesz zjeść sobie tutaj resztki. Nie trzeba umyć kuchenki, nie. Może poćwiczysz grę w szachy w międzyczasie? Co ona tak siedzi dziwnie? Nie możemy ukraść samochodu, co? Przywitajmy się też z nią. Landgrob. Wszyscy landgrabowie tutaj nam się biorą i w jednym miejscu kumulują. Jest pracocholiczką.
Ambitna, arogancka. No patrzcie, mają trochę ze sobą wspólnego. Plotkuj może. Zapytaj o karierę. Poznaj. No właśnie, może mogłabyś pójść na ten kurs z gotowania, co? Trochę byś sobie tam podszkoliła. Ten nasz Nikolas ambitnie gra w szachy cały czas. Kupić obie gitarę. On wyciąga tylko pieniądze, wydawał. A dziecko w drodze ma. Jeszcze nie wie, ile to kosztuje. Dobra, może teraz udałoby się nam ugotować to spaghetti. I nie, cały czas nie mogę. Dobra, no to może zapiekankę podaj. Aby tylko znaki zodiaku poznawała. Właśnie, nie ma tutaj czegoś takiego jak... A właśnie, o to mi chodzi, żeby nam tutaj znowu się coś nie spaliło. I może jeszcze alarm. No. I super. Niech się nam nie włamie, nikt nam tutaj nie weźmie i... O Jezus Maria. Posprzątaj to, musisz to zrobić jeszcze raz. Przykro mi. Chodź to, mój drogi, ty sobie tutaj skorzystasz i weźmiesz prysznic. Co chcesz? Zagrać z Karen w szachy? Całkiem spoko. O, posprzątaj, moja droga, i weź sobie talerz. O, wszystko zepsute. No nic, to ty byś to mogła naprawić. Nie możesz? Napraw prysznic, już się bałam, że nie może. No i super, udało się. Może odpręż się, byś tutaj swojego męża troszeczkę wzięła i rozruszała. No ty ciągle spać byś szedł, czy zamiast ze swoją żoną tutaj się troszkę zabawić. No, i towarzystwo poszło, i rozgrywka, tak. I rozrywka. W końcu nie można tylko leżeć w łóżku i robić dzieci, nie? Nikolas jest głodny, ale no trudno. Na pewno przyniesie awans. Nie przyniesie, bo on ma wolne, no kurczę. Ja to mam szczęście po prostu. Wiesz, wstawaj, bo ty jesteś mega głodny. Kogo ty w ogóle masz znajomych? No sporo osób. Ale ty masz generalnie rodzinę? O Boże. Boże, czy ty to widzisz? On ma trójkę dzieci. Ja nie wierzę. Szanika Bayer, Bridgette Bayer i Dan Bayer. No bo teraz wszyscy są rodziną Bayer. A on ma Sean Burnett, no tak. On z nią chyba rozwód wziął, nie? Ze względu na to, że go poprosiliśmy. Nieważne, stało się. Co z tego, że ma trójkę dzieci? Ważne, no płodny jest, nie? Przynajmniej tyle wiemy. A on się dalej opiera na to malowanie. No dobra, już niech sobie maluje jak chce. Potem, moja droga, segreguj i zjesz sobie tutaj tą zapiekankę. Wyciąga tylko Barabara.
kupić nowy obieg o nazwie System Gier Wideo, no tak. Ciągle o tych konsolach. Ja ciągle talerze do kosza wyrzucam. Ciekawe, ile w ogóle jego obrazy byłyby warte. Może on by mógł tylko brać i tutaj malować obrazy. Jeszcze kibelek się nam zatkał. Może mogłabyś pomajsterkować samoczyszczenie na przykład. Nie chcę mu przerywać tutaj w tworzeniu tego arcydzieła, więc po prostu pozwolę, żeby dokończył ten piękny dom z piernika. No. Szału nie ma, ale niech będzie. Może średnie niech zacznie sobie ćwiczyć też przy okazji. Co chcesz kupić nazwie... tak, kupić obiekt o nazwie Pluszak. A ty tutaj no, no odbierz, no bo twoja córka chce z tobą rozmawiać. Ale ma już brzuszek. Ona jest płodna. Tak, jest płodna. 12 tysięcy mamy punktów. Moglibyśmy coś kupić. Zajmująca. Podzielna uwaga. Pracuj lepiej i szybciej. No może to by było dobre. Do pracy by się przydało. Ona sama się tutaj na tą logikę pcha. Zamiast wędkowania albo majsterkowania ćwiczyć. Dziecko jest w drodze i to już tak szybko? O jeny, no to chodźmy urodzić dziecko w szpitalu. Przecież tak być nie może. Nie będzie przecież rodzić w domu, ale strasznie mały ten brzuch ma. Coś to mi nie za bardzo pasuje. Czekajcie, bo mi się obraz zepsuł. No jeszcze telefon do niej dzwoni. A ty nie pójdziesz do szpitala? No właśnie. No nie będziesz teraz naprawiać żadnych telewizorów. To dziewczynka! O ja! To znaczy, że mamy pierwszą już od razu spadkobierczynię naszego rodu. Jak ją tutaj nazwać? Chciałam wtedy naszą Karen nazwać Jenny. To będzie Jenny w takim razie. Jenny będzie, niech będzie artystką po ojcu. I niech będzie niezdarna po matce. I jeszcze mamy chłopca. O ja, no to pięknie. Chłopiec niech będzie miał na imię może Henry. Henry, albo nie. Co by tu możemy wymyślić za imię? Może Harry. Harry Bayer. Powiedzcie mi, że to wszystko. Dobra. Harry będzie leniuchem. I geniuszem. Okej, to wszystko. Czyli mamy bliźniaki. Mamy Harry'ego i Jenny. I nasza tutaj kochana Jenny będzie spadkobierczynią naszego rodu. Chyba, że nasza Karen zdecyduje się jeszcze mieć jakieś dzieci. Zobaczymy. Ale przede wszystkim to, co musimy zrobić, to musimy przebudować nasz dom. Bo bez tego to ani rusz. Ale wiecie co? W takim razie, jak nam się już urodziły dzieci,
to ja się będę z wami żegnać. Wiem, że ten odcinek był mega krótki, ale to nie szkodzi. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Ja się z wami żegnam, przerabiam dom i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pa pa.